się, jestem Julek Plajac, ja sobie pogramy w Piggy 2. Jest to kolejna księga. Po kilku miesiącach doczekaliśmy się kolejnego chaptera. I dzisiaj jest ze mną Chris. Przywitaj się. Dzień dobry, w ogóle mamy warzywo, co nie rozróżnia kolorów i mówisz, że niebieski to jest zielony. No. Ale będzie fajnie, co nie? Bo ten typ ma lagi. Jego można. No. Ja to prawie przeszedłem, jak mnie to, że był kamper. No. Bo wyjście ostateczne jest takie trudne. No. Trzeba mieć mopa, nożyczki. No i ogólnie powiem wam tak, jesteśmy na Piggy 2, to jest ogólnie pierwszy chapter, bo tylko jeden jest na razie. No szkoda trochę, ale no niestety już tak jest. To jest początek, to jest jakby alternatywna Piggy 2. No to jest ogólnie pierwszy chapter właśnie. Nowej Piggy. I dzisiaj sobie spróbujemy go przejść razem z Chrisem i myślę, że to będzie znów fajna seria, którą graliśmy z Chrisem, jak dawniej. No. Pamiętasz, jak to kiedyś było, Julek Playa w Piggy Trader doszedł, zabiłem go, to już od razu hacker, hacker. Pamiętam. A bo wtedy w sumie to ja miałem lagi tak trochę, bo tu mnie stajesz w miejscu i po prostu weszłem. Ja nie ogarniam tego, ta baba jest taka głupia. Nie, z nią właśnie prawie przeszedłem czapkę. Ja nie wiem. Sześć. I do czego jest ta szóstka? Weź mi. Chodź. Jak zobaczysz taką szóstkę na ścianie, to chodź. To wtedy idziesz tutaj, patrz, tu. No. I wpisujesz ten kod. I tu sześć. Sześć. I? Na przykład weźmy ten stary kod, nie działa. Ha. Ojej, dobra, to ja nie wiem. Kati. Jak to brzmi, Kati? Ja nie ogarniam tej mapy, bo jest co ci powiem, bo ja nawet... Bo ja pierwszy raz to grałam ogólnie. Mi ta mapa bardzo Mola przypomina. Co? Przypomina? Ta mapa mi bardzo Mola przypomina. No. Mam mop i nożyczki. To fajnie. No mop. Czekaj. O, idź tam na górę po mop. Po mop. Po co? Mop się przyda. Mop jest do ucieczki. No dobra. Nożyczki też, ale. Dobra. No to następnej rundzie sobie to ganiemy, bo. Ogólnie nożyczki już to jest. To ja nożyczki to ja zostawię tu, tylko nie mam. Nie widzę nic, co mogę wziąć. He. Ej, tutaj, to jakbyśmy zgadli kod. No w sumie razę. No czekaj. Weź klikaj, klikamy losowo, może kiedyś będzie. No właśnie. Ej. Kiedyś zgadniemy, co nie? Kurde. Nie, chyba nie zgadniemy. Nie zgadniemy, koleś. To tak nie jest. Łatwo. Okej, mam niebieski klucz, do czego był? Do... Niebieski klucz? O, tu był niemiecki. Niemiecki klucz. Jaki niemiecki, koleś? Co ty gadasz? Niebieski klucz? Ha, niemiecki klucz. Dobra. Piggy leży. Gdzie są te? O, Piggy 2 dobra, jest. Czekaj kodem, czekaj, co tu było? 8. Piggy 2 jest martwe. Hmm? Piggy jest martwe. Dobra. Masz ze sobą nadal ten mop? Co? O, otworzyliśmy. Tak? Tam te główne? Tak, idź po mop. Tak. Dobra, dzięki. Mop i niebieski klucz. I śrubokręt. To jest biały klucz. Kto ma śrubokręt? Dobra, ja idę szybko po biały klucz. O! Nie no! Kurde! Zabiło mnie Piggy.
Ta Piggy ma lagi. Więc ja się nie, nie dziwię. Ja wiesz co ci powiem, ja przeszłem blisko koło niego, żeby wiesz, tak szybko. Pójść. Tak jest ticket buget lol. Dobra. Zobaczcie jak tam ci idzie. Idę znaleźć śrubokręt. To weź znaleźć. Znajdź. Nie martw się, przejdziemy ci ten chapter. Tu nic nie było. A ciekawe jak w ogóle będzie wyglądało zakończenie tego Piggy. Czy będzie kolejna książka, trzecia część. Co nie? Nie, ja sądzę, że trzeciej nie będzie. No ja też myślę, że raczej nie, no bo w sumie Piggy... Nie wiem, no. Tak mi się wydaje, że nie będzie mieć wiele części. O, przeszedli to. Tak? No dobra, idę do wyjścia. Nie, śrubokręta brakuje chyba. A śrubokręt? Się nie wiem w sumie. No, super, koks! Zobacz co jest. Ma ktoś ten śrubokręt? Nie no, super, Camper Piggy. Nie mamy śrubokręta chyba. Znajdźcie, w ogóle... Zanim sobie przejdziemy... Ja bym uciekł, bo ja jestem manewrowiec, ja przeszedłem kiedyś kampera takiego poziom chyba pro, bo on tak kampił, tak się po prostu wyjść nie dał, a ja jako jedyny. No dobra, nieważne. Ogólnie jeszcze sobie zanim przejdziemy do tego grania, to sobie na przykład zobaczymy jakie skiny są nowe, bo jak widzimy jakiegoś mamy shopa i jakiegoś oficera Dogi. Czyli wiecie, policjanta, piesa i shopa jakiegoś, nie wiem, ciekawe co to jest w ogóle ten shop, kto to dobra, jest. Dobra, ja otwieram wyjście. No. Może w tym chapterze ten, może w tym bóg zabijemy Piggy. Czy co? O jest, ej, mam ending, zrobiłem. We are under arrest for sending. Ale cicho. Okej. Okay. Nie chcę słyszeć. Ale aha, widzę... rozumiem, bo to shop. Shop, to jest shop. O, ja w ogóle tam widzę ten. O Jezu, tam jest notatka jakaś. Dear Willow, please take care of William, here I've gone. I've been back soon. Ty widzisz ending? Nie, to jest jakaś notatka, można zobaczyć za drzwi. Grrrr. Dawaj. No i misja kompletna. Dlaczego nie ma nikogo? Dawaj, nieważne. Ja uciekłem, na S. Dobra. Zaraz będzie kolejna runda i sobie spróbujemy przejść. No ja przeszedłem, tylko ty jeszcze. Dobra, alejka, dobra. To jest w ogóle alejka jakaś, tak się nazywa mapa. Dobra. W ogóle ej, były ten! Ej, wiesz co ci powiem, ja się nie dziwię, że to jest shop, ponieważ to jest alejka, więc... O, Zizi Pony. Ale ten ending jest piękny. No. Jest Zizi i Pony, ten z traileru. Ja przestań mówić, koleś! Bo cię z... Mimi. Dobra. No sorry, ten ja tak długo cicho, czekałem, muszę... Cicho, bo teraz jest jakaś kasenka na... No wiesz, na początku, dobra. A ja nie będę tłumaczyć, bo ja nie jestem dobry w angielskim, więc raczej ci nie przetłumaczę. Ja jakbym był, to bym ci przetłumaczył. Dobra. Ale że mam inną cutscenkę, to ci nie przetłumaczę. No, dobra. Ej, piękny ten ending. So cool. Dobra, ja szukam czegoś. U was, co wy tu robicie? Ej, profesjonalny gracz Piggy, nowy chapter wyszedł, a ten już go przeszedł. O nie! Co mnie goni?
O, widzę szopa. O! Jezu, jaki ciężki on jest. Teraz czas na oglądanie. Dobra, dobra, ciężkie to jest, już widzę. Szybki ten szop. Jakbym był Piggy, to bym po prostu nic nie robił. Myślę, mógł przejść. No, ale ciężkie to jest, kurde. Zgadzam Atku się. Jeszcze dołączył, dobra. Kto? Ja nie mam mopa, Kapi. Kurde. Weź iść po baterię, tu jest bateria. Gdzie? A, już mieli tą baterię. Mógłbyś iść do Dogiego i by on zesunował, ale... Jak wolisz ciężej, to masz ciężej. Dobra, iść mam... Do mam pomarańczowy klucz. Chyba. To jest fioletowy. Nie. Mam, bo... Czekaj, weź ten klucz. Dobra, nieważne, koleś, cicho. Cicho. Będę ci mówił, co gdzie jest. Ale nie trzeba, nie trzeba. Ja sobie ogarnę najpierw mapę. Dajcie mi free spectata. Mógł latać sobie po mapie. Get hacked. Nie da się. Get... O, shop. On za tobą jest? Właśnie, widzę. I co teraz? Kurde, szybki on jest. No, szybszy niż normalne postacie. Za szybki. No najszybsza jest Lizzie, no ale to wiesz, ale... no bo to shop. To wiesz. No i nie jest zainfekowany. Masz klucz. Idź jak jest ten. Tam czekaj. Idź tamtędy. No prosto. Ja wiem. Koleś. Ja chyba ogarnię mapę. Pomagam ci przejść. Nożyczki. Weź nożyczki. No właśnie wezmę. Teraz do alejki z Dogim. Prawo. Ja wiem. Dobra. Idę. Na górę. Dobra. Nie. Shop. Koleś tam... Ty pójdziesz shopem na ciebie. Dobra, idę. Dobra. A jak masz klucz? Niebieski. Dobra, ja już mam. Mam. Bierz żółty i jaki bierz żółty? Ja wziąłem ten. Zielony. No i tutaj żółty potrzebujesz. A no to chyba nie wiem w sumie gdzie on jest. Kod zapamiętaj, piątkę. Piątka? Piątkę zapamiętałeś? Nie wiem. Dobra, mam zielony, żółty klucz. No to idź do sejfu. Dobra, idę. O, wyczyścili mopem. Nie no, powiem w sumie, ja już ogarnąłem mapę tak troszkę. To jest łatwe. Co tam, nic nie ma? Może ci się coś nie zrespić, pamiętaj, to jest dopiero pierwszy chapter, więc... Nie, wszystko jest dopracowane. Idź do Dogiego. Dobra, tutaj jest piątka. Idź do Dogiego. Dogi? No. Czekaj, tutaj jest kod. Czyli 5. 5, no to... tam było 5, czy jest 8? 5, 8. 5, 8. No to musi być jakaś randomowa liczba w środku. No. Nie. 5 było pierwsze, 8 było ostatnie. No wiem. Ale ciężko będzie. 5. Dobra. S. Idź po nożyczki. Dobra, idę szybko. Zamknij dobra. I uległ playa promote. Dobra, szybko idę po nożyczki. Kiedy nie wiem, gdzie są nożyczki. Ja zapomniałem, gdzie są nożyczki, ale chyba tam, na górze. No. Tak, dobra, jest tam. Ale fajna muzyka się włączyła w ogóle. No bo otworzyłeś wyjście. No i fajnie. Shop. Gdzie? Pana szopa uważaj. Shop. Dobra, szybko idę. Uciekam. Zamykaj. A jest. Polecam ci to otworzyć i uciekać, bo tam mop jest potrzebny. Gdzie jest mop? No nie wiem.
Koleś! Weź idź do, nie wiem, do tego pokoju, co tam był. Czekaj. Po prostu gra pod napięciem. Jest jakie napięcie. Masakra. Jeszcze... Ej, na, o, masz śrubokręt. Muzyka. Polecam ci wziąć śrubokręt i go odstawić gdzieś blisko wyjścia. Dobra, Chris. Dali śrubokręt. Get ticket booger, lol. Ja nie mam mopa. Nie wiem, gdzie mop jest sam. Może tutaj. A baterie są po co? Baterie są do Dogiego i on po prostu stunuje tego typu, tego shopa. Tak? Dzięki. No. Dobra. Ja zbieram jedną. Co byłem wcześniej? Jezu! Kurde, jakie to jest napięcie, co nie? Powiedziałbym coś, ale się powstrzymam. Dobra. Tu powinna być bateryjka, tak? Dobra. Szybko biorę, bo to się nie da tak. Dzięki, Dogi. Dobra, jest. Dobra. Ale ten realizator. Idę tam, gdzie ten. Gdzie ktoś używał mopa. Może tutaj gdzieś jest. Nie wiem, ludzie są nieogarnięci w tym chapterze, więc. You have problem. Bo mogli odstawić mopa zawsze gdzieś, gdzie w ogóle nikt nie wie. Albo deadnąć z tym mopem. Kurde, ale chyba jak się deadnęło, to się respiło. Ten mop się respił. Tam gdzie był. Kto na miejscu. Wie. A kurde. W pralni? W pralni nie wiem, chyba nie. A w kuchni? Czekaj, ja sobie wezmę ten. Najpierw otworzę jedno. Jedno. Z tego się chyba baterie dostaje albo coś. Dobra, szybko. O, biały klucz to jest do ostatnich drzwi. Kurde, gdybym wiedział tylko, gdzie jest mop. Mop chyba jest na górze? Na górze? Weź tam na górę. Zobacz na górze. Właśnie, może to jest tam na górze. Albo na dole. Jest na dole. Dobra, Chris. Łatwo. Czekaj, muszę iść. Dobra, ludzie. To jest takie skupienie, full skupienie. Jest po prostu, pisze mi bananek, wiele osób na nas. Dobra, szybko idę. Pomop. I zaraz po klucz idę. Później. A co, masz mop? Tak, mam mop. Kurde, to jest gdzie takie był? jak to jest takie, to jest taka gra jak escape room, co nie? No. Kurde, 40 sekund. Musisz jeszcze młot, jeszcze musisz śrubokręt i biały klucz. Klucz to ja wiem, gdzie jest. Chyba jest gdzieś na końcu mapy. Dobra, 30 sekund, o nie! Biały klucz miałeś w sejfie. Ja wiem. Wymień go coś. Dobra, Chris, zaraz zginę. W ciebie, ale... A kurde, było tak blisko. Ze mną byś miał łatwiej, ale weźcie, zaprowadziliście to coś do mnie i mnie zabiło. Nie! Kurde! Gdybym wiedział tylko, gdzie ten mop. Robimy to jeszcze raz. Napiszę im... Głupi mop. Nie no, to po Dajcie Piggy, może będę Piggy, może ci pomogę, tak, bo będę nic nie robił. Ale powiem ci, że ten shop jest strasznie szybki. Ciężko w ogóle cokolwiek robić. Ale co?
ciężko cokolwiek robić przez tego shopa. No. Szybki, ja nie wiem kto w ogóle. Jak taki, dlatego jak ten Sonic, wiesz? Lepiej grać Traitora albo tego, albo Piggy, albo Bota, Traitora i... Infekcja. Nie, Player, Player. Dawaj, Player, dobra. Ja napiszę im. Napiszę Player, Player. O, dobra, będzie, będzie, Player. Ktoś chciał infekcję nawet, XD. O nie. Ledwo co przechodzi się z tym botem, a ten koleś, a oni są jeszcze infekcje. No. No. Ja przeszedłem kiedyś mapę na infekcji i dostałem za to 300 coinów. No. Dużo się dostaje za to. Ja nie wiem, ja nigdy chyba nie wygrałem infekcji, bo to jest strasznie trudne. Mała mapa. I w ogóle ciężko cokolwiek się... Ciężko się skupić na czym. Na czymś, no. W ogóle moja postać jest jakaś mniejsza. Tak? No, tą głowę Piggy trochę zmniejszyli. Aha, okej. Okay. I moja postać wygląda jak karzeł do tych drzwi. Patrz! Ej, patrz, chodź. No w sumie moja też jest takim karłem. Każda postać chyba tak ma. W sensie, że jest taka mała w porównaniu do drzwi. Ale czemu? Dobra. Ej, bo nasz fioletowy klucz. Piggy jest. Ej, zobacz, Piggy. Nie komentuje tego. Ej, zostaw mój klucz. Dobra. Ja wezmę nożyczki. No to dawaj, dawaj. Czekaj, gdzie był... O nie, Piggy! Ja biorę od razu tę baterijkę. I do Wait, dogi. Tutaj to było? I cię uratuję. Czekaj. Mam mopa. Dobra, to ja daję... Mam mopa i Piggy Coopera. Nie uciekaj jeszcze. Słyszę Dogiego. No i Dogi. Dobra, masz. Na S. Robimy. Tam na górze coś było, ale nie pamiętam. Pisaliście kod? Nie wiem, jeszcze chyba nie. Niebieski klucz był? Czy wy to otworzyliście, dobra? Dobra, dawaj, typek. Trzy, ostatni kod to trzy. Dobra. A ja nie wiem, jaki jest pierwszy i drugi. No to dobra. Czy to było trzy chyba. Dobra, ja daję Dogi ten baterijkę. Masz. Okej. Dobra, ginie. I dobra. Na S to robimy, na S. Co? Dogi jest... Jedynka, dobra. Jedynka gdzie? Jako kod, potem tylko trzeba zgadnąć. W środku? Jedynka? No. No nie, co ty porobi? Ty popsuł. Kurde, jaki debil. Czemu, że wszystko nie działa? Jest jeden? Może on nie zna kodu i dlatego on tak robi. Czyli tego się nie da zgadnąć. Jak nie odblokujesz pokoju z tym, to... ci tego nie zalicza, słabe. Ale słabe. Że kod ci nie zadziała, jeśli nie odblokujesz pomieszczenia. Ale dobrze przemyślane. Ale dobrze przemyślane. Bo widzisz, bo... No bo wiesz, musisz odblokować wszystkie pokoje. No, Dogi, łap tą baterię! Dobra. Mam biały klucz. Dogi, jedz! No, Dogi, FBI! To trzeba... coś jest? Ej, daj mi! Czerwony nam jest niepotrzebny. Czekaj, może tutaj coś będzie? Typo ze śrubokrętem i nie wiem, co z tym śrubokrętem zrobić. Mamy problem. Trzeba go zapewnić. On nie wie, co z tym śrubokrętem zrobić. Więc we have a problem.
Dobra, dobra. Czekaj, tu był kot, tam był kot i... Potrzebny nam śrubokręt. Który właśnie te warzywko ma. A, dobre warzywko. Więc... Dawaj, warto. Dawaj, tu! Co, już odblokowaliście? Dobra. Tak, odblokowaliśmy. A 8! O, dobra, dawaj, dawaj! Piggy Campi, nie mogę przejść! Właśnie, tam jest jakiś dogi, który bierze i tak, nie wiem, biegnie jakoś, tak szybko. A, Piggy! Piggy! Dawaj! O nie. Mam ci to tym ty nożyczkami! To ma nożyczki? Ja nie wiem, ale szybko idę. On ma nożyczki! Ktoś! Idzie już. Dobra, dawaj. Koleś! Dawaj, masz jedną próbę. O nie, Piggy, 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 Piggy! Dobra, ominąłem ją. Uwaga! Piggy! Uległ, uciekł. Dobra. Piggy poszła za tobą, by the way. Dobra, ja idę po baterijkę, by... Masz biały klucz? Tak, mam! No to do wyjścia, bo ty otworzył. Czekaj, bo ciężko się uwolnić od mnie. Dobra, jest. Białym kluczem musisz otworzyć. Chris, po strach sprzątania mopy. Chris i jego dobra, mop. Mamy! Dobra, koleś. Dawaj! Ej, wiem jak nazwij odcinek. Chris i jego mop. O nie. Dobra, jest! Uciekliśmy, ludzie! Zrobiliśmy to! You are under arrest for stealing food. Jesteś aresztowany za kradnięcie... Cicho, cicho! Ja. Dobra. Stealing to feed my family, please. Twoją rodzinę. You know the rules. Dobra. To są szopy? To shop. To są dwa szopy? Czy z jego rodzina, czy co? Nie wiem. Bo patrz, bo przypominają trochę szopa. Jeden to wygląda jak wilk, a drugi jak szop. Listy albo jak lis. Bo lisy, bo są szare lisy. Dobra. Dobra. Fajna katsenka w ogóle. Ale ten Doki chyba jest dobry, czy nie? Bo ja nie wiem w sumie. On po prostu jest, pracujemy w policji. To chyba jest albo przed, albo po. Przed książką pierwszą, albo po. No nie wiem, to jest dziwne, ale dobre. No, bo to policja. To chyba jest po. A no w sumie może. A tam George. Widzisz? To George, to był ten na statku. George, to był na statku. No. O, to jest pony w ogóle. Fajnie. O, mini. To jest jakieś chyba, nie wiem, ten. Schronienie, tak? Ej, pamiętasz tą postać z Mola? No. To jest kratem i tym kilofem. Dobra, musimy znaleźć jakieś baterie do tego. Jakieś tam, nie wiem, no w ogóle dziwne. Sure, let's go. A te w ogóle tam figi w ogóle ciągle biegają dookoła. To jest komiczne. No to są dzieci, daj się dzieciom bawić. No ogólnie to powiem wam tak. To był ogólnie chapter pierwszy Piggy 2. Będziemy sobie grali oczywiście więcej takich chapterów, poczekamy sobie do kolejnego. Mam nadzieję, że wam się spodobało. 10 łapek w górę, kolejny film z Chrisem. Widzimy się w kolejnym odcinku. A mogę coś powiedzieć? No dobra, mów, dobra. Jak napiszecie hashtag mob Chrisa, to Julek da wam serduszko. No właśnie, hashtag mob Chrisa i dostaniecie hashtag serduszko. No i widzimy się w kolejnych odcinkach, no i cześć.